pięknie wyglądała przy tym w tych swoich, to zobaczycie w filmie, gumowych rękawiczkach, jak cały czas biegała na szmacie, jak ja to mówiłam. Byłyście panie przyjaciółkami, co tak naprawdę was połączyło, zbliżyło do siebie? Ja myślę, że dystans do tego całego świata, dystans do siebie i poczucie humoru i jakby podobny temperament, bo w kumulacji my dwie to faktycznie było tego dużo, było nas dużo i do dzisiaj wspominam, że różne moje koleżanki, które mnie poznały 10 lat po intensywnej znajomości z Anią, mówiły, że o Jezus Maria, jak Bujakiewicz z Przybylską wchodziła do fitness klubu, to one wychodziły, bo był taki hałas i takie zamieszanie. Ja tego tak nie odbieram, ale być może tak było. A pierwsze spotkanie, jak pani wspomina? No taki duży temperament wpadł do garderoby na planie rób swoje, ryzyko jest twoje i poczułam dużą konkurencję, jeśli chodzi o mówienie, wypowiadanie w jednej sekundzie wielu słów. No i tak potem wsiadłyśmy razem do jednego pociągu jadącego do Poznania, bo ona wtedy mieszkała we Wronkach. No i tak nie mogłyśmy się oderwać od rozmowy, od tego patrzenia na ten chociażby nasz biznes w podobny sposób, bo dopiero jak Ania się pojawiła, to się okazało, że nie jestem sama w tym, że nie chcę mieszkać na przykład w Warszawie. A w takim razie jeszcze dopytam o to pierwsze spotkanie. Powiedziała pani o konkurencji. Poczuła pani ten oddech konkurencji? Tak, tylko że u nas nigdy nie było konkurencji. O tym też mówię w filmie, że nie było takiego czegoś, że... Polecałyście się nawzajem? Tak. Polecałyśmy się nawzajem, chciałyśmy razem pracować. Niestety rzadko kiedy, już po kilku naszych wystąpieniach, nie chcieli nas razem w komplecie, ponieważ przejmowałyśmy różne programy, w związku z tym miałyśmy ograniczone pole wyboru, ale miałyśmy w planie wspólny serial, ale niestety no nie udało się. A czy można powiedzieć, że w pewien sposób była pani jedną z osób wychowujących dzieci Ani? Nie, to jest za dużo. Ania sama wychowywała swoje dzieci, więc nawet nie śmiałabym. Ja byłam trochę jak taka stara panna, piąte koło u wozu. No ciocia chyba. No ciocia, no ale to taka po prostu stara panna, która nie ma swojej rodziny i tam się przykleiła do nich, więc nie miałam pojęcia. Ja byłam wtedy tak skupiona na sobie, a Ania na rodzinie, że ja bym nawet nie wiedziała, co robić poza składaniem prania i chodzeniem z głębokim wózkiem albo z Szymonem, albo z Oliwką. To nie było tu większego mojego wkładu takiego. Pani obserwowała zachowanie Ani, to jak właśnie sobie radzi ze wszystkim, życiem prywatnym, zawodowym, to ona, można powiedzieć, że sobie radziła super z tymi na przykład domowymi zajętościami? Nie, ona była genialna, to po prostu... Jeśli możemy powiedzieć, że taka idealna mama, no to Ania. Ona robiła tak, to wszystko było przy okazji, a ogarniała absolutnie wszystko. To tak jak mój mąż mówi, w tym domu ogarnia wszystko celebryta. To tutaj tak było, tylko wtedy jeszcze nie było słowa celebryta, tylko gwiazda. Pięknie wyglądała przy tym w tych swoich... To zobaczycie w filmie, gumowych rękawiczkach, jak cały czas biegała na szmacie, jak ja to mówiłam.